Jest to bardzo niebezpieczna zabawa. Pismo Święte nie służy do tego, żeby odpowiadać nam na prywatne problemy życiowe. Takie wydarzenia nazwać można by było raczej samouwielbieniem. Kościół przez wszystkie wieki nauczał o potrzebie czynienia pokuty za swoje grzechy. We współczesnych katolickich środowiskach tego nie ma. I jest to potworna tragedia. Cześć, ja jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Prowadzimy ten kanał wspólnie z mężem, omawiamy tutaj tematy związane z tradycją katolicką, polityką, sprawami społecznymi i tym podobnymi, więc jeśli interesuje Cię taka tematyka, to zapraszam Cię do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi wszystkimi aktywnościami, dlatego że filmy pojawiają się tutaj regularnie. Przypominam także o kodzie do wykorzystania na zakupy w wydawnictwie Freedom. Jeśli ktoś korzysta z oferty tego wydawnictwa, to zachęcam do skorzystania z kodu tradycja przy zakupach i wtedy można uzyskać rabat w wysokości 10% na wszystkie książki. Jako że wiara katolicka po Soborze Watykańskim dosyć mocno zyskała wpływów protestanckich, to też wśród katolików upowszechniły się zachowania, postawy, sposoby myślenia, które swoje źródła mają właśnie w teologii protestanckiej, a niewiele mają wspólnego z doktryną katolicką. I wymienię dzisiaj takich właśnie 5 trendów, które dosyć często widuje się wśród współczesnych posoborowych katolików, a które to nie mają nic wspólnego z wiarą katolicką. Po pierwsze, sposób traktowania Pisma Świętego. Wielu katolików patrzy na Pismo Święte jako na jedyne źródło naszego objawienia, jako coś, na czym opiera się nasza wiara w całości. I później mamy takie kwiatki, jak na przykład to, że w dyskusjach z protestantami katolicy, zamiast zwrócić się ku całej tradycji, czyli ku temu, co zostało wypracowane przez wielu wybitnych teologów, przez ojców Kościoła, przez świętych, przez tradycje pobożnościowe, przez tradycje liturgiczne, to wszystko mamy zawarte w katechizmach, w różnych komentarzach do Pisma Świętego, w właśnie tekstach liturgicznych, zamiast w dyskusjach z protestantami korzystać z tego wszystkiego, to katolicy przyjmują całkowicie protestancką narrację i szukają cytatów w Piśmie Świętym, które przeczą temu, co mówią protestanci. Kochani, nasza wiara nie opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym. Pismo Święte, owszem, może być czasami potwierdzeniem dla niektórych naszych dogmatów, dla niektórych naszych, dla naszej doktryny, ale nie jest to główne źródło i nie na wszystko znajdziemy potwierdzenie w Piśmie Świętym. No na przykład na temat wniebowzięcia Matki Bożej nie będzie nic w Piśmie Świętym, bo o tym nie było w Piśmie Świętym i my nie wiemy o tym z Pisma Świętego, my o tym wiemy z innych źródeł. Tak samo jest z wieloma innymi rzeczami. No, na temat niepokalanego poczęcia Matki Bożej, sama też teologia usprawiedliwienia, czy też teologia małżeństwa, teologia grzechu, sam fakt tego, czym jest msza święta, to wszystko my wiemy z innych źródeł niż tylko z Pisma Świętego. Pismo Święte powstało w łonie tradycji. Kanon Pisma Świętego został ustalony wewnątrz tradycji, dlatego że ustaliła go sama tradycja. Pismo Święte nie powstało samo z siebie. To nie jest tak, że Pan Bóg dał ludziom księgę, powiedział, że tutaj macie księgi natchnione i na podstawie tego macie budować swoją wiarę. Nie. Kanon Pisma Świętego znamy stąd, że ustalił go Kościół, a nie stąd, że po prostu sobie powstał i Pan Bóg powiedział, że właśnie taki jest kanon Pisma Świętego. Nie. Przez wieki powstawały różne księgi, różne księgi były pisane przez różnych ewangelistów. Jest znacznie więcej Ewangelii niż tylko te, które my 4 znamy, ale tylko te 4 zostały przez osoby do tego upoważnione pod natchnieniem Ducha Świętego uznane za autentycznie natchnione i za takie, z których możemy korzystać w obrzędach liturgicznych i które nie zawierają żadnych sprzeczności z tym, co znamy jako doktryna Kościoła. Drugim takim trendem jest traktowanie Pisma Świętego jako czegoś, co Pan Bóg chce skierować bezpośrednio do mnie. Dlaczego jest to błąd? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta tak naprawdę w pierwszym punkcie. Pismo Święte nie jest czymś, co jest kierowane do nas w sposób bezpośredni, co ma nam odpowiadać na nasze życiowe, prywatne problemy. Pismo Święte jest przekaźnikiem objawienia Bożego. Objawienie Boże dotyczy zbawienia całych narodów. Nie ma tam odpowiedzi na nasze jakieś prywatne problemy, a często właśnie katolicy próbują tak je traktować.
i powstają takie dziwne praktyki, jak na przykład to, że jakaś osoba ma jakiś problem, zastanawia się, co ma zrobić w życiu, jaką decyzję podjąć, więc modli się, żeby Pan Bóg udzielił jej odpowiedzi i później na przykład na chybił trafił, otwiera sobie Pismo Święte i czyta i później interpretuje sobie to, co przeczytała w stosunku do jej problemów życiowych i uznaje, że Pan Bóg jej odpowiedział w taki konkretny sposób i że powinna zrobić właśnie to, co przeczytała w tym Piśmie Świętym. Co jest oczywiście kompletną głupotą, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jest to bardzo niebezpieczna zabawa z kilku względów. Tak jak powiedziałam, Pismo Święte nie służy do tego, żeby odpowiadać nam na prywatne problemy życiowe, tylko po to, żeby przekazywać objawienie Boże. Czyli to, co dotyczy spraw zbawienia, także spraw duchowych, ale nie naszych prywatnych, tylko ogólnie. A po drugie, podejmując się właśnie takich dziwnych praktyk, traktujemy Pana Boga jako kogoś, kto jest zawsze na zawołanie, kogo zawsze możemy właśnie przywołać, kiedy mamy na to ochotę, kiedy potrzebujemy jakiejś odpowiedzi. Traktujemy wtedy Pana Boga jako jakąś maszynę. Tak jak się wrzuca pieniążek do jakiejś maszyny, to wtedy nam wypada kuleczka z jakimś na przykład gumą do rzucia, czy z prezencikiem. Pan Bóg nie działa w ten sposób, że wzywamy Go i On jest od razu na nasze zawołanie. My trwamy teraz na ziemskim wygnaniu. To jest rzeczywistość, która polega na tym, że jesteśmy od Boga oddaleni. Nie jest to rzeczywistość duchowa, jest to rzeczywistość materialna. My tę materialną rzeczywistość musimy przebyć, żeby następnie umrzeć i dopiero wtedy zacznie się to życie, które będzie trwało wiecznie i wtedy będziemy mogli już być z Bogiem bez żadnych przeszkód. Tutaj, żeby skontaktować się z Bogiem, żeby zjednywać sobie Jego łaskę, żeby prosić Go o pomoc, musimy cały czas się zmagać ze sobą, ze światem, z naszymi pokusami. Musimy podejmować wysiłki modlitewne, ascetyczne i to wynika właśnie z natury tego położenia, w jakim my się teraz znajdujemy, bo nie znajdujemy się w bezpośredniej łączności z Bogiem, tak jakby chciały sądzić właśnie osoby czytające Pismo Święte i szukając z nich odpowiedzi na swoje własne życie w danym momencie. To nie jest tak, że Pan Bóg odpowiada na każde nasze zawołanie, że możemy tak jak do człowieka iść, zapytać i od razu otrzymać odpowiedź. Zupełnie tak to nie wygląda. Generalnie uważam szukanie odpowiedzi w Piśmie Świętym na swoje prywatne problemy za bardzo niebezpieczną zabawę, dlatego że my możemy nie wiedzieć, jakie faktycznie rozwiązania są zgodne z wykładnią katolicką. Jakie rozwiązania danych problemów moralnych, jakichś prywatnych są zgodne z tym, czego faktycznie nauczał Chrystus. I my możemy zupełnie błędnie powiązać jakieś informacje, które znajdziemy w Piśmie Świętym. My nie znając tej oficjalnej nauki Kościoła, nie wiedząc, jakie Kościół daje odpowiedzi na te nasze problemy, możemy i prawdopodobnie właśnie tak zrobimy, że jeśli przeczytamy jakiś fragment Pisma Świętego, to zinterpretujemy go błędnie, bo tak naprawdę każdy fragment Pisma Świętego da się w jakiś sposób zinterpretować poprzez pryzmat naszej sytuacji. Ale prawie zawsze będzie to interpretacja błędna. Trzecim takim trendem wśród katolików jest traktowanie modlitwy jako czegoś, co powinno wypływać z naszych emocji. Jest to oczywiście kolejny ogromny błąd, dlatego że modlitwa, jak to już zdefiniował święty Tomasz dosyć konkretnie, jest uniesieniem swoich myśli do Pana Boga. Emocje, które mogą nam towarzyszyć przy modlitwie, mogą być różne, mogą być pozytywne, mogą być negatywne, ale nie należy nigdy zwracać na nie uwagi. I nie mają one żadnego wpływu na modlitwę, jeśli po prostu je odrzucamy. Dlatego, że w modlitwie liczy się uniesienie do Pana Boga naszego rozumu i naszej woli i otwarcie się na Pana Boga rozumem i wolą. A niestety u posoborowych katolików bardzo często pojawiają się takie dziwne pomysły, żeby modlitwa nie polegała na wypowiadaniu konkretnych słów, które miałyby odzwierciedlać nasze myślenie, naszą wolę, tylko na jakichś takich dziwnych, nieokreślonych aktach, w których widać, że dominującą funkcję pełnią emocje. Nie ma tam żadnego ładu, nie ma tam żadnego porządku. Nie widać, żeby cokolwiek było realnie skierowane na Boga. Za to widać mnóstwo emocji i mnóstwo tego, co jest miłe dla człowieka. Dlatego myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że takie wydarzenia, które właśnie teraz pokazuję na ekranie, nazwać można by było raczej samouwielbieniem niż
uwielbieniem Pana Boga. Czwartym punktem jest niezrozumienie potrzeby pokuty. A do głowy mi to przyszło wtedy, kiedy zobaczyłam, jak dużo osób na różnych grupach katolickich pisze na przykład takie rzeczy, że Pan Jezus chce dzisiaj tam dać Ci coś dobrego, Pan Jezus chciałby Ci dzisiaj pobłogosławić, Pan Jezus chce Cię dzisiaj zbawić. I czy to zbawienie przyjmujesz? I później są setki, później na grupach tych katolickich są setki komentarzy: Panie Jezu, przyjmuję Twoje zbawienie, przyjmuję, dziękuję Ci, Panie Jezu, przyjmuję to zbawienie. Pamiętam też, że na jednej z grup katolickich, właśnie takiej, w której znajdowali się katolicy niezwiązani z tradycją, padło takie pytanie, czy znacie jakieś psalmy, modlitwy, jakieś czytanki, które mogłyby pomóc osobie konającej przeżyć nadchodzącą śmierć z pokojem takim w sercu, z radością, coś, co podniosłoby ją po prostu na duchu. I kiedy ja tam napisałam o potrzebie pokuty, zwłaszcza właśnie w obliczu śmierci, to wiele osób nie wiedziało w sumie, o co chodzi. Dużo osób pisało właśnie, że przecież zbawienie pochodzi z miłości, a nie z pokuty, tak jakby w ogóle na tę pokutę nie było miejsca w świadomości wiernych. A przecież jest to jeden z podstawowych elementów doktryny o zbawieniu, katolickiej doktryny o zbawieniu. To w protestantyzmie wystarczy uwierzyć, żeby zostać zbawionym. Według doktryny protestanckiej osoba, która przed śmiercią przyjmie wiarę w Chrystusa, po śmierci idzie do nieba. Niezależnie od jakby stanu jej duszy, niezależnie od tego, na ile jest jeszcze podatna na różne pokusy, na ile jeszcze jest oddana jakimś swoim pożądliwościom ziemskim, czy to cielesnym, czy to duchowym, jakimś tam złym rzeczom, typu chciwość, jakimś grzechom i jak bardzo jeszcze podlega. Nie, w protestantyzmie coś takiego nie ma w ogóle znaczenia. W protestantyzmie wystarczy, że powiesz przed śmiercią wierzę i już jesteś automatycznie zbawiony. My, katolicy, wiemy, że tak to w rzeczywistości nie działa i dlatego Kościół przez wszystkie wieki nauczał właśnie o potrzebie czynienia pokuty za swoje grzechy. Według katolickiej doktryny człowiek, który grzeszy, to nawet jeśli wyznaje te grzechy w sakramencie spowiedzi, to ta wina zostaje mu odpuszczona, ale kara nie zostaje mu odpuszczona, dlatego że dusza, która pragnie zwrócić się ku Bogu, ma jeszcze niestety pozostałości tych grzechów. To znaczy nie jest jeszcze do końca oczyszczona z tych grzechów. Tak, jeszcze ma jakieś przywiązania do nich, ma jeszcze jakieś ślady tych grzechów, czyli musi tak jakby taka osoba wypłacić pewien rodzaj długu, który zaciągnęła na siebie grzesząc. Dusza, która grzeszyła, nawet jeśli nawróci się, to nie jest jeszcze na tyle z tych grzechów oczyszczona, żeby bezpośrednio móc oglądać Boga, jeśli w momencie swojego nawrócenia by umarła. Dlatego, że musi jeszcze wypracować poprzez pokutę odpowiednią postawę serca, która oczyści tę duszę po to, żeby mogła oglądać nieskończoną doskonałość, którą jest właśnie Bóg. Dlatego właśnie tak bardzo na tej pokucie trzeba się skupić w życiu. I dlatego właśnie Kościół od zawsze to powtarzał i dawał niezliczone możliwości czynienia pokuty. Od prywatnych modlitw, od zdobywania odpustów, poprzez różne uczynki pobożne, aż po pielgrzymki. I ta świadomość właśnie potrzeby pokuty zawsze powinna być nieodłącznym elementem katolickiego życia. I świadomość, że tak naprawdę każdą sytuację w życiu powinniśmy wykorzystywać w taki sposób, żeby czynić pokutę. I niestety właśnie we współczesnych katolickich środowiskach tego nie ma. I jest to potworna tragedia. Piątym punktem jest oczywiście nic innego jak mylenie mszy świętej i Eucharystii. W protestantyzmie nie istnieje pojęcie mszy świętej w takim znaczeniu jak u nas. W protestantyzmie istnieje tylko wspominanie śmierci Chrystusa i uczta. W protestantyzmie nabożeństwo na pamiątkę ofiary Chrystusa jest ucztą. Jest wspólnym zebraniem, wspólnym nabożeństwem, wspólną modlitwą i przyjęciem
chleba i wina, które symbolizują ciało i krew Chrystusa. My, katolicy, doskonale wiemy, że jest różnica pomiędzy mszą świętą a Eucharystią. W protestantyzmie Eucharystią jest właśnie przyjęcie tego chleba i wina. U nas Eucharystią jest przyjęcie ciała Pańskiego, które jest tylko owocem tego, czym jest msza święta. Są to dwie zupełnie różne rzeczy. Eucharystia jest sakramentem, msza święta jest uobecnieniem ofiary Chrystusa. We mszy świętej uobecnia się ofiara Kalwarii. Jest to coś, co Pan Jezus nakazał sprawować kapłanom po to, żebyśmy mogli być oczyszczani z grzechów, żebyśmy mogli składać Bogu jedyną, czystą i godną ofiarę. A ponieważ taką właśnie czystą i godną, jedyną ofiarą może być tylko ofiara Chrystusa, to też nie możemy teraz składać ofiar z czego innego. Tak, nie możemy składać ofiar takich jak w Starym Testamencie. Jest już czas Nowego Przymierza, nastał czas odkupienia, które dokonało się przez śmierć Chrystusa. Wyłączny dostęp do tej ofiary Chrystusa mają ci, którzy posiadają sukcesję apostolską. Czyli Chrystus namaścił apostołów, następnie apostołowie namaszczali kolejnych i tak dalej, aż do czasów dzisiejszych. I wszystko to byli właśnie kapłani przeznaczeni do tego, żeby uobecniać tę najświętszą ofiarę Golgoty. Istotą tej ofiary jest nic innego, jak tylko właśnie to ofiarowanie Panu Bogu ciała i krwi swojego Syna Chrystusa, który oddał za nas życie. Jako że w wyniku tej ofiary chleb i wino, które my przynosimy na ołtarz, zmieniają się w ciało i krew Chrystusa, to też to ciało i krew Chrystusa są owocem tej ofiary. I dopiero właśnie owoce tej ofiary służą do tego, abyśmy mogli przyjmować sakrament Eucharystii. Sakrament Eucharystii to jest przyjęcie ciała i krwi Pańskiej. Msza to jest ofiara. Drugie, czyli Eucharystia, powstaje w wyniku pierwszego, czyli mszy świętej, ale są to dwie różne rzeczywistości. I to, że katolicy nie rozumieją, nie jest niczym innym, jak tylko właśnie naleciałością z protestantyzmu. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, możesz też skomentować i zapraszam do czekania na kolejne filmy.